Film rozpoczyna się 22 grudnia 1971 roku, 3 dni przed Bożym Narodzeniem, gdzie obserwujemy kilka osób, które przyglądają się domowi młodej pary w małym miasteczku w Kanadzie. Ci czterech ludzie zbliżają się do domu, a kiedy mąż otwiera drzwi, jeden z nich brutalnie dźga męża na śmierć. Następnie obezwładniają przerażoną żonę, zdejmują jej ubrania i również ją dźgają. Pewne znaki na jej brzuchu wskazują, że morderstwa mają charakter rytualny. W następnej scenie przenosimy się do Blackvale Academy, żeńskiej szkoły z internatem. Nastolatka o imieniu Claire nagle budzi się ze snu, jakby przeżyła koszmar. Spogląda przez okno i zauważa jedną ze swoich koleżanek, Samantę, przygotowującą się do biegu. Samantha jest cichą dziewczyną w szkole i często wyśmiewaną przez swoje przyjaciółki. Nawet dzisiaj, gdy bierze prysznic, nagle gaszą światła i odchodzą. Scena przenosi się do lekcji historii, gdzie pani Rose opowiada o czarownicach. Ujawnia, że kilkadziesiąt lat temu wybuchł pożar, który strawił to miasteczko. Ocalało tylko 4 osoby, a one obarczyły winą za incydent czarownice. W trakcie tego opowiadania uwagę Samanthy przykuwają zdeformowane ręce Clary. Później, podczas przerwy obiadowej, dziewczyny rozmawiają o morderstwach, które ostatnio terroryzują miasteczko. Jedna z nich przynosi nagłówek z gazety, okazuje się, że mordercy świąteczni już w tym tygodniu zabili 3 rodziny. Popularna dziewczyna tłumaczy, że zawsze postępują według tego samego wzorca, wybierają dom z miłym małżeństwem, mordują je nożami i obierają części ciała. Samantha pyta potem o symbole, które mordercy zostawiają za sobą, a popularna dziewczyna zakłada, że mają one związek z jakimś szatańskim rytuałem. Zimowe ferie zaczynają się jutro. Większość dziewczyn jest zadowolona, że może wrócić do domu i uciec od tego szaleństwa. Okazuje się jednak, że Claire nigdy nie była w domu na święta. Nie ma nawet żadnych przyjaciół i większość czasu spędza sama, rysując. Większość dziewczyn myśli, że jest sierotą, ale nikt tego nigdy nie potwierdził. Tymczasem Rose idzie odwiedzić swojego chłopaka, Jimmy'ego, który pracuje jako kucharz w tej samej szkole. Rozmawiają o swoich planach na przyszłość, a Rose zdradza, że jej uczennice wiedzą o ich związku. Tego wieczoru Samantha pakuje swoje rzeczy, nie może się doczekać, aby wrócić do domu i być z rodziną po miesiącach separacji. Niestety otrzymuje telefon od swojego ojczyma, który przekazuje jej złe wieści, nie może przyjechać, aby ją odebrać jutro. To oznacza, że biedna Samantha będzie musiała spędzić święta sama w szkole. Po zakończeniu rozmowy Samantha płacze i udaje się do łazienki, aby mieć chwilę samotności. Jednak natyka się na niepokojący widok, Claire cięcie sobie ręce nożem i odchodzi bez żadnego wyjaśnienia. 2 noce do Bożego Narodzenia, ci sami 4 zabójcy wchodzą do lokalnego kościoła i schwytują księdza. Lider grupy, Jude, podnosi koszulę księdza, co ujawnia znak na jego brzuchu. Potwierdza to, że znaleźli swoją cel. Jude używa noża, aby wyrzeźbić brzuch księdza i wyjąć kawałek skóry. Kiedy ich praca jest skończona, macho grupy, Grant, kończy księdza, kręcąc mu kark. Z powrotem w szkole Claire budzi się z kolejnym koszmarem i widzi, jak jej przyjaciele odjeżdżają na ferie. Jimmy został przydzielony, aby odwieźć je na lokalną stację kolejową i wkłada piękny pierścionek do kieszeni, co oznacza, że planuje oświadczyć się Rose. Żegna się z wszystkimi i odchodzi z dziećmi. Teraz w szkole pozostają tylko Rose, Samantha i Claire. Dzieci wydają się być rozczarowane, ale Rose obiecuje, że dobrze się bawią. Samantha jest wciąż zasmucona zdradą swojego ojczyma, więc Rose próbuje z nią porozmawiać, ale ta nie ma ochoty słuchać. Dziewczyna ujawnia wtedy, że jej ojczym kazał jej spróbować tego miejsca na 1 semestr, ale teraz zdaje sobie sprawę, że po prostu nie chce mieć z nią do czynienia, ponieważ nie pozwala jej wrócić do domu na te święta. Słysząc to, troskliwa nauczycielka podnosi na duchu Samanthę, zapewniając ją, że w przyszłości będzie miała niezależne życie. Nauczycielka wysyła ją następnie do piwnicy po trochę wódki. Samantha powoli schodzi na dół i wydaje się trochę przestraszona, ponieważ to jej pierwszy raz tutaj. Rozgląda się przez kilka minut i wreszcie znajduje wódkę. Ale gdy zaczyna pić kilka łyków, Claire wystrasza ją od tyłu. Tutaj Claire wyjawia, że zazwyczaj przychodzi tutaj czytać książki z biblioteki. Według niej książki znalezione tutaj są zakazane, a nauczyciele nie pozwalają nikomu ich czytać. Samantha przeprasza wtedy za wtargnięcie do Clary zeszłej nocy, mówiąc, że nic nie widziała, ale dziwna dziewczyna mówi, że nie było nic do zobaczenia. Po wypiciu kilku łyków wódki Claire pyta Samanthę, jak zmarła jej matka. To wstrząsa tą ostatnią,
ponieważ śmierć jej matki była tajemnicą. Ale pomimo dziwnego uczucia Semanfe wyjaśnia, że jej mama zginęła w wypadku samochodowym kilka lat temu. Z drugiej strony widzimy, że mordercy świąteczni kierują się gdzieś swoim samochodem. Jude i jedyna kobieta w grupie, Maisie, mają romantyczny czas z tyłu. Czwarty członek, Doug, prowadzi, ale jest wyraźnie rozproszony tym, co dzieje się z tyłu. Ale nagle... zdziczały jeleń pojawia się niespodziewanie, co kończy się wypadkiem. Przesuwają go na pobocze drogi i przygotowują się do odjazdu. Ale wtedy nagle pojawia się funkcjonariusz. Podczas gdy przesłuchuje grupę o wypadku, dostrzega upiorny kawałek ludzkiej skóry na drodze. Zanim funkcjonariusz może cokolwiek zrobić, Grant uderza go od tyłu, podczas gdy Doug dostaje strzał w ramię. Jude zabija funkcjonariusza, a jednocześnie Claire budzi się z kolejnego koszmaru. Wydaje się, że jest w jakiś sposób związana z morderstwami. Później wieczorem Semanfe i Claire dołączają do pani Rose, która przygotowała wspaniały zestaw obiadowy. Robi wszystko, aby dziewczyny czuły się jak w domu. Ale nagle ktoś przychodzi pod drzwi. To nikt inny jak notoryczna grupa zabójców, którzy przyszli tu, aby opatrzyć ranę Doug'a. Rose jest wyraźnie niekomfortowa, żeby ich wpuścić do środka, ale grupa nalega. Maisie nawet wspomina, że studiowała w tej samej szkole i ukończyła ją w 1964 roku, a jej zdjęcie jest na ścianie. To noc przed Bożym Narodzeniem, Rose pozwala im wejść i zaczyna zszywać ranę Doug'a, aby mogli natychmiast opuścić miejsce. W tym czasie Maisie zauważa, że Claire wygląda znajomo i pyta, czy ma siostrę, która chodziła do szkoły tutaj, ale Claire nawet nie odpowiada. Niestety po zakończeniu leczenia grupa odmawia odejścia. Jude staje się nieposłuszny z każdą chwilą i mówi, że są tutaj, aby zjeść obiad. Kiedy Rose zdaje sobie sprawę, że są w niebezpieczeństwie, chwyta parę nożyczek i kieruje nimi w ich stronę. Rose mówi dzieciom, aby uciekały, ale zamiast uciekać przez drzwi frontowe, Claire dziwnie idzie głębiej do budynku. W wyniku tego Semanfe także podąża za nią do sali kościelnej. Widząc Doug'a zbliżającego się na zewnątrz, obie ukrywają się pod krzesłami, mając nadzieję, że pozostaną niezauważone. Doug próbuje zrobić im strach, ale sam dostaje szok. Niestety łatwo łapie Samantę i trzyma ją. Claire, trzymając nóż, zbliża się do niego, jakby miała go zaatakować. Ale mężczyzna grozi, że złamie kark Samanty, więc podaje mu nóż, pozwalając mu aresztować obie. Gdzie indziej Rose udaje się zamknąć się w pokoju. Próbuje skorzystać z telefonu, aby wezwać pomoc, ale jak zawsze, linia wydaje się martwa. W tym momencie jej chłopak Jimmy przyjeżdża pod dom i zauważa dziwaczny pojazd zaparkowany w pobliżu. Rose udaje się również skontaktować z nim przez okno, ale Grant pojawia się od tyłu i obezwładnia go. Wkrótce potem Jude również łamie drzwi i zabiera Rose. W następnej scenie widzimy, że intruzi wiążą wszystkich w jadalni. Jest Wigilia, a Jude i jego grupa są podekscytowani kolacją. Zaczynają jeść zachłannie, podczas gdy biedni zakładnicy patrzą w przerażeniu. Dowiedziawszy się, że Rose nie może jeść jak pies, Jude pomaga jej w tym. Chwilę później Jude pyta Rose, czy kocha Jimmy'ego. Kiedy odpowiada tak, ujawnia, że Jimmy ma dla niej niespodziankę. Rozwiązuje mężczyznę, aby mógł jej się oświadczyć, ale gdy Jimmy się wyzwala, próbuje zaatakować lidera. Jude kontruje, przecinając mu gardło, zabijając go w męczarniach. To pozostawia wszystkich w kompletnym szoku, ale Claire wydaje się dziwnie niezdenerwowana. Jude kończy kolację, dając Rose pierścień, który jej chłopak dla niej kupił. Następnie porywacze zabierają dziewczyny do głównej sali, a Jude zaczyna grać w psychologiczne gry. Otwiera prezenty, które Rose przyniosła imienia Semanfe, otrzymuje piękną sukienkę i jest zmuszona nosić ją przed wszystkimi, podczas gdy Claire tylko na nią uśmiecha. Co do Clary, otrzymuje książkę podróżniczą, ponieważ od wieków nie opuszczała szkoły. Po tym przechodzą do umieszczania wszystkich fragmentów skóry, które zabrali od swoich ofiar, w okręgu starannie zarysowanym krwią. Jude zaczyna ujawniać ich plan, najpierw wspomina, że bogowie ani diabły nie są zadowoleni przez modlitwy, ale przez ofiary. Według Juda mogą stać się nieśmiertelni, jeśli sprowadzą demona tutaj. Maisie ujawnia potem, że gdy studiowała w szkole Blackvale, regularnie chodziła do zakazanej biblioteki. To tam natknęła się na książkę, która zawierała instrukcje do przywołania demona. Władze dowiedziały się o jej działaniach i wyrzuciły ją, ale udało jej się zdobyć stronę z wszystkimi potrzebnymi informacjami. Przez lata spotykała się z mężczyznami o podobnych zamiarach i umysłach. Każde życie, które zabrali, każda kropla krwi,
zostały wykonane zgodnie z planem. Teraz muszą zabić tylko jedną niewinną duszę, aby ukończyć rytuał. W międzyczasie Rose zajmuje się rozcięciem swoich więzów wcześniejszym pierścieniem. W końcu udaje jej się uwolnić, ale zanim może dosięgnąć broni, Jude ją obezwładnia. Zabiera ją do okręgu rytualnego i brutalnie dźga biedną, troskliwą nauczycielkę. Przez pokój przechodzi fala elektryczności, sygnalizując obecność demona. Jednak po śmierci Rose nic się nie pojawia. Grupa jest zdumiona, ponieważ myśleli, że demon zostanie przywołany. Doug zaczyna zastanawiać się, czy mordowali bez powodu, ale Maisie jest pewna, że pominęli ważny krok. W związku z tym Jude i Maisie schodzą do piwnicy, aby sprawdzić magiczną książkę. Gdy odchodzą, zawsze niesamowicie niepokojąca Claire pyta Dauga, czego chce, jeśli demon zostanie przywołany. Doug wciąż jest sceptyczny, że zabijanie grupy religijnych ludzi z tym samym znakiem na brzuchu może przywołać demona. Na koniec przyznaje, że chce Maisie. Jednak przystojny facet jest sfrustrowany tym, że to Jude cały czas jest z nią. Zdenerwowany pytaniem Clary domaga się, aby mu powiedziała, gdzie jest alkohol, więc Samantha kieruje go do piwnicy, pozostawiając dziewczyny pod opieką Grantę. Nagle Claire mówi, że Grant dołączył do tej psychotycznej grupy, ponieważ jest żołnierzem, który potrzebuje rozkazów i lubi misję, jakby wiedziała, że jest byłym żołnierzem. Nagle zbliża się do niego i szepcze. Dziwnym trafem fraza rozbrzmiewa w całej sali i wszyscy porywacze słyszą ją wyraźnie. Claire zdejmuje wtedy swoje ubranie, odsłaniając kilka satanicznych znaków na swoim ciele. Rozkazuje Grantowi wypuścić Samantę i z jakiegoś powodu on się zgadza. Wyraźne jest, że został hipnotyzowany przez Claire, a Claire mówi Samancie, że musi opuścić teraz miejsce, bo w przeciwnym razie umrze. Claire bierze potem krew jednej z ofiar grupy i smaruje nią twarz Grantę, obiecując mu nieśmiertelność, jeśli będzie wykonywał jej polecenia. Na dole Maisie kontynuuje swoje badania i w końcu dowiaduje się, że popełnili duży błąd. To nie była ceremonia przywoływania. Myślała, że przyszli tutaj, aby przywołać demona, ale w rzeczywistości demon był tutaj od samego początku. Przyciągnął ich tutaj, aby go uwolnić. Widzimy również Clarę, która wykonuje groźny taniec w środku pokoju. Wracając do Maisie, sprawdza swoją stary rocznik w bibliotece, co zaskakująco zawiera zdjęcie Clary. Gdy sprawdza wszystkie zdjęcia na ścianie, okazuje się, że Claire to nic innego jak demon. Przez wiele pokoleń przebywała w tej szkole, ponieważ nie może opuścić swojego ciała, dlatego wygląda znajomo. Ale teraz, gdy mordercy złożyli kilka ofiar, jest na skraju uwolnienia. Teraz pozostała tylko jedna ofiara, krew winnego. W tym momencie Jude oszalał i dumnie myśli, że jest demonem. Zaczyna też walczyć z Dougiem, by potwierdzić swoją dominację. Ale wówczas całkowicie opętany Grant pojawia się i oddziela ich. Maisie ucieka o własne życie i zderza się z Clarą, ale ostatecznie zostaje schwytana i pojmana. Wreszcie wracamy do Samanty, która dociera do budki telefonicznej i natychmiast informuje władzę o sytuacji. Ale również nie chce zbyt długo czekać, więc łapie broń i wchodzi do domu, aby ratować przyjaciółkę. Z powrotem w jadalni Claire odwraca sytuację i teraz to ona inicjuje rytuał. Najpierw opowiada swoją historię. Bardzo dawno temu mieszkańcy tego miasteczka próbowali ją przywołać, podpalając wszystko. Jednak szybko zmienili zdanie, bo nie byli pewni, co robią. To spowodowało, że Claire została uwięziona w tym domu, nie mogła ani umrzeć, ani opuścić terenu. Ale z biegiem lat przyjęła postać uczennicy i zaczęła manipulować innymi. Nawet umieściła książkę z rytuałami w bibliotece, którą znalazła Maisie. Teraz potrzebuje jednej ostatniej ofiary, aby wreszcie uwolnić się, czyli krwi winnego. Ale trudna jest kwestia, że czwórka z nich musi zranić siebie nawzajem. Następnie rozkazuje Grantowi torturować związanych zabójców. Na początku Grant, macho, przecina ucho Juda na ofiarę, a następnie obcina palce Dougowi. Grant nawet sam siebie torturuje, zgodnie z zasadami, i gdy trójka z nich krzyczy z bólu i strachu, w końcu przebija Dougowi i Judowi klatki piersiowe, zabijając ich natychmiast. Teraz przyszła pora na Maisie, ale gdy Grant zabiera się do jej zakończenia, zaczyna go manipulować, mówiąc, że mogą uciec razem i żyć szczęśliwym życiem. To wydaje się mieć wpływ na Grantę, ale ponieważ nie może również nieposłusznie postępować wobec Clary, decyduje się zakończyć własne życie. Nagle Samantha wtarguje przez drzwi, mówiąc, że jest tu, aby uratować swoją przyjaciółkę, i Maisie udaje się uciec od rytuału Clary. Samantha czyta wtedy książkę z rytuałami i wreszcie dowiaduje się, że jej przyjaciółka to demon.
Obecnie Claire próbuje wpłynąć na umysł Maisie, aby oszalała i zabiła się. Przytłoczona wszystkim, co się dzieje, Samanthe ciągle nalega, aby jej przyjaciółka przestała. Zakłóca jej koncentrację liczne razy, pozwalając Maisie dojść do drzwi wejściowych, ale Claire udaje się je zamknąć. Tutaj Claire wścieka się, ponieważ Samanthe zniszczyła jej rytuał, wracając tutaj. Ale Samanthe chciała tylko ją uratować. Claire zaczyna wtedy lamentować o tym, jak bardzo czuje się samotna z powodu lat uwięzienia, pragnie, aby grupa mogła ją zabić. Słysząc to, Samanthe w końcu rozumie jej sytuację i postanawia pomóc, podczas gdy budynek zaczyna się trząść. Claire prosi, aby Samanthe uwolniła ją, zabijając Maisie, ponieważ Claire sama nie była w stanie tego zrobić. Gdy drzwi wejściowe zostały otwarte, Samanthe wbija Maisie w plecy siekierą, zabijając ją na miejscu. To kończy rytuał, a Claire wreszcie jest wolna opuścić szkołę po 10-leciach. Film kończy się przybyciem policji na miejsce i zbadaniem ciał, podczas gdy Samanthe i Claire wychodzą, by razem podróżować po świecie.